Witajcie kochani, tak jak zapowiadałam, szybki dzisiaj, szybki filmik zakupowy, dostałam następną paczuszkę. Paczuszka była, w której były dwie pary spodni i taka ala piżamka. Szybko Wam pokazuję. Spodnie były zakupione u tego samego sprzedawcy. To są długie spodnie dresowe, bez ściągaczy. Te są granatowe, chciałam powiedzieć czarne. Tak, te są czarne, bo miałam jeszcze zakupić granatowy, ale nie było rozmiaru. Tu jest New York, bym powiedziała. No powiedzmy. I na tyłku, na pupie, przepraszam, ma napis Dance z takimi jetami. Nie wiem, czy po praniu się nie spierze, bo tu widzę już jedno lata. W każdym bądź razie takie spodnie na taką porę jak w tej chwili, czyli ni to jesień, wiosna, lato, nie, ni to zima, ni to jesień. I na takie wyskoki szybkie do sklepu, do auta i no teraz jak Wam wspominałam, jadę do sanatorium, więc jak znalazł na rehabilitację. Drugie, ten sam sprzedawca, jasno-siwe. Też bez ściągaczy na dole. Ja lubię, jak mi się tak dęda. Nie lubię ściągaczy, strasznie potem nie dość, że jak to się mówi, uciskają. To niewygodne. Dalej, aha, siwe, no tak, tu też mają napis. Kieszonki oczywiście są, co prawda małe, ale zawsze w dresach, w kieszeniach od spodni dresowych raczej rąk nikt nie trzyma. Przynajmniej nie ja. No i tutaj na pupie też jest ten sam napis, no bo spodnie są te same. To jest typowa bawełna, normalnie, tak jak zwykłe t-shirty bawełniane. Bardzo dobre gatunkowo. Ja muszę przyznać, że ja już je miałam. W zeszłym roku sobie zakupiłam też dwie pary. Były to stalowe i granatowe, tak. U tego samego Chyba tak, u tego samego sprzedawcy, to akurat przypadek, ale no, zakupiłam, byłam z nich zadowolona. Jedne to nadal mam, drugie mam na działce. Nadal mam, to znaczy, że nadal się sprawdziły, dlatego postanowiłam zakupić takie same. W sensie tak samo gatunkowe, tak samo bawełniane. Nie rozciągnęły się, nie zmechaciły, nie skurczyły, nie rozciągnęły troczki. Przy pasku zostają takie same, co prawda mogły być troszkę dłuższe, chociaż ja nigdy się tak mocno nie ściągam tych troczków, ale troszkę dłuższe powinny być. I teraz każde z nich kosztowały chyba, nie chyba tylko na pewno, 19,90 jedna para spodni plus wysyłka od innego sprzedawcy. Zaraz Wam pokażę, co też zakupiłam. Nie wiem, na kogo trafi w pokoju, bo nie będę sama. Więc zakupiłam sobie taką piżamkę. Nie wiem, czy tu nic nie zobaczycie. To już Wam pokazuję. O, to jest bluzeczka na 3/4 rękaw z takiej bawełenki. Rozmiar 10? Zaraz Wam się zapytałam Was, jakbyście wiedzieli, nie? Rozmiar 10. Oczywiście, że 10, bo jest napisane 10. Rozmiar 10, ale to jest taka, ja wiem, ja bym nie powiedziała, że to 10, bo to taka mniejsza, chyba 8 nawet. Także dla mnie jest taka, powiem Wam, akurat nie jest zbyt luźna, chociaż powinna być. I do tego są spodnie. Bardzo szeroka guma. Ja je przymierzałam, te spodnie przymierzałam. Ona wydaje się nieuciągliwa, znaczy nie bardzo uciągliwa, ale nie obciska mocno brzucha, także jest ekstra. Tu są troczki, ale one tylko są, o widzicie, nie ściągają tej gumy, już tylko tu są, ten kawałeczek to jest, o. Napis 73, no akurat nie mój rocznik, ale dobre i to. Kieszonki. Teraz pokażę Wam na dole. Dość długie. I na dole nie mają ściągaczy, tylko tak delikatnie są, widzicie? Tylko troszeczkę taki, nawet bym nie powiedziała, że to ściągacz, bardziej chyba maszyna nitkę ściągnęła zwyczajnie. I ta piżama kosztowała 8,99. Żałuję, że nie kupiłam, bo jeszcze była
nie stawkami granatowymi, tylko z różowymi, ale może i lepiej, bo jak był ten sam rozmiar, to bym sobie pluła w brodę. Poszukam o jeden rozmiar większego, żeby była taka luźniejsza. I co? I takim optymistycznym akcentem kończę ten haul. Nie był za długi, ale zawsze coś Wam doradziłam. Może Wy się skupicie na takie aukcje. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za mile spędzony czas. Jeżeli lubicie takie szybkie moje filmiki zakupowe, to dajcie łapkę w górę, dajcie suba, żeby być na bieżąco. I co, ja się Was z Wami żegnam. Buziaczki, pa, pa.